Ludzie wybitni zawsze stają się wyznacznikiem postępowania dla wielu osób. To, co zaprowadziło ich na szczyt, czy to kariery finansowej, sportowej, czy innej, jest cennym doświadczeniem, które pomaga osiągnąć innym ich cele i marzenia. A gdyby tak zebrać ponad 100 osób, które osiągnęły już wielki sukces w swoich dziedzinach i podzielić się ich sekretami, wiedzą i technikami zmiany życia. Taka właśnie koncepcja była fundamentem autora książki Narzędzia Tytanów, Timothy'ego Ferrisa. W dzisiejszym materiale chciałbym dokonać recenzji tej książki i opowiedzieć Wam, jak jej lektura może również i Wam dostarczyć wiele wartości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter i zgarnięcia w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Na samym wstępie warto zaznaczyć, że Narzędzia Tytanów nie są lekturą dla każdego. Dlaczego? Po pierwsze, jeżeli czytaliście już książki Tima Ferrisa, to na pewno wiecie, że pisze on literackie krowy mleczne, które to są bardzo obszerne. Książka ma ponad 760 stron i jeżeli ma być to Wasza pierwsza książka od czasów szkoły, to raczej polecam Wam przeczytać coś cieńszego. Sam robiłem kilka szturmów, zanim udało mi się przebrnąć przez tą encyklopedię i myślę, że wielu z Was może polec podczas lektury. Drugim ważnym aspektem, który zaraz rzucił mi się w oczy, jest bardzo szerokie spektrum poglądów zawartych w książce. Do sukcesu nie wiedzie jedna, jedyna właściwa droga i kiedy czytamy Narzędzia Tytanów, stykamy się z przeróżnymi poglądami, które często będą totalnie sprzeczne z naszą filozofią życiową. Osoby więc bardziej konserwatywne mogą szybko zrezygnować z lektury książki, kiedy zaczną czytać na przykład o stosowaniu grzybków halucynogennych w celu poszerzenia percepcji i doznań na świat. Ja sam, czytając tą lekturę, w wielu miejscach pukałem się w głowę, kiedy czytałem coś, co było totalnie sprzeczne z moim poglądem na życie. Starałem się jednak być otwartym na ile tylko mogłem, aby wyciągnąć z tej lektury jak najwięcej. I Wam polecam robić to samo. Potraktujcie Narzędzia Tytanów jako stół szwedzki. Przyjrzyjcie się wszystkim potrawom na stole, ale zjedzcie tylko te, które Wam smakują. Sam autor zauważa, że książkę należy czytać właśnie w ten sposób. Jeżeli więc coś Wam nie będzie odpowiadać, po prostu to pomińcie. Jeżeli chodzi o strukturę książki, to składa się ona z trzech głównych działów, którymi są zdrowie, bogactwo i mądrość. W każdym z nich znajdziemy więc osoby, które osiągnęły ponadprzeciętne wyniki i stały się ekspertami w swoich dziedzinach. Każda osoba opisana w tej książce ma swój osobny rozdział, w którym to podaje najciekawsze względem autora myśli, koncepcje czy porady na temat życia. Każdy oczywiście opowiada również swoje historie z życia, czy też poleca książki lub osoby, które wpłynęły znacząco na to, jak potoczyło się ich życie. Ogólnie powiem Wam szczerze, że książka jest napisana bardzo zwięźle i jeżeli którakolwiek z postaci w niej zawartych Was zainteresuje, to możecie albo poszukać o niej dalszych informacji, albo zobaczyć wywiad Tima Ferrisa, który najczęściej przeprowadzał z danym tytanem, zanim napisał on książkę. Mi osobiście ta skrócona koncepcja troszkę przeszkadzała, ponieważ nie mogłem poczuć danej osoby, zrozumieć, kim ona jest tak dogłębnie. Weźmy sobie na tapetę chociażby Wima Hofa, niezwykła postać, która śmiało może pretendować do miana nadczłowieka. Wim Hof dzięki treningowi umysłu, oddechu i zimna stał się kimś niezwykłym. Ten facet potrafi przez 2 godziny siedzieć w beczce pełnej lodu, zwalcza wszelkie choroby, które naukowcy często wszczepiają mu wprost do jego organizmu i uczy tysiące osób, jak one same mogą to robić. Ponadto co roku w środku zimy wraz ze swoimi uczniami wchodzi na Śnieżkę w samych tylko slipach. Ten człowiek to kopalnia wiedzy na temat naszego umysłu i ciała, a w książce napisane jest o nim raptem 4 strony. Gdybym nie znał Wima Hofa, pewnie przeszedłbym obojętnie obok tej postaci i pomyślał sobie: o, fajny gość, nieźle radzi sobie z zimnem. Okej, czytamy dalej. Z drugiej jednak strony, gdyby Tim Ferriss zaczął opisywać dokładnie każdą postać, książka musiałaby mieć pewnie z 2000 stron. Radzę Wam więc następującą rzecz. Jeżeli któraś z postaci Narzędzi Tytanów Was zaintryguje podczas czytania, zaznaczcie ją i po skończeniu lektury zacznijcie zgłębiać jej życiorys.
Narzędzia Tytanów powinny być więc dla Was mapą lub katalogiem turystycznym ze zdjęciami miejsc, a raczej osób, które warto zobaczyć. Ok, przejdźmy teraz do dalszej recenzji książki. Jak mówiłem wcześniej, jest ona podzielona na trzy części. Zdrowie, bogactwo i mądrość, czyli tak naprawdę trzy najważniejsze stany człowieka. Stan ciała, stan ducha i stan portfela. W pierwszej części zdrowie mamy bardzo szerokie spektrum osób, które są trenerami, sportowcami i doktorami. Opisują oni różnego rodzaju ćwiczenia, takie jak akrojoga, podnoszenie ciężarów i inne. Dodatkowo w książce znajdziecie mnóstwo informacji na temat różnego rodzaju urządzeń, które wspierają nasz rozwój fizyczny, jak również masę informacji na temat diet czy też prawidłowego zasypiania. Każdy oczywiście może wybrać sobie to, co mu się podoba i wcielić w życie lub zgłębić wiedzę na dany temat, jeżeli nie jest pewny, czy na przykład podrzucanie swojego partnera w akrojodze to jest to, czego pragnie najbardziej na świecie. Drugą częścią jest bogactwo i wydaje mi się, że większość ludzi kupuje tą książkę z właśnie tego powodu. Każdy z nas chce być bogaty, prawda? A tytani dostarczają nam gotowe rozwiązania na tacy. Wystarczy tylko skopiować i po roku możemy znaleźć się w elicie naszego kraju. No, jeżeli tak myślicie, to muszę Was rozczarować. W tym rozdziale znajduje się naprawdę masę osób, które osiągnęły spektakularne sukcesy, ale jedyne, co mogą Wam przekazać, to to, jaki zestaw umiejętności tudzież stan umysłu zaprowadził ich do miejsca, w którym aktualnie się znajdują. Nie ma tutaj gotowych recept na przykład kupienie akcji malutkiej spółki X, by za 5 lat stać się bogaczem. Ci ludzie pokazują nam jedynie, że po pierwsze, posiadają pewien unikalny zestaw cech, który pomógł im znaleźć się tam, gdzie są. Po drugie, wydaje mi się, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych osób zgromadzonych w dziale bogactwo jest maksyma. Droga jest walką. Wszyscy ci ludzie, niezależnie od tego, czym się zajmowali, musieli ciężko pracować na to, aby stać się kimś przez duże K. Ci ludzie sukcesu w pracy, wytrwałości, uporze, niezniechęcaniu się pomimo przeciwności losu znaleźli nie bogactwo, sławę czy pieniądze. No oczywiście to też, ale znacznie coś ważniejszego. Znaleźli szczęście i spełnienie. To, co mówię, może wydawać Wam się głupie i pewnie sobie myślicie, ta, pewnie wszystko robili dla ideału, nie dla pieniędzy. Kiedy jednak przeczytacie słowa ludzi sukcesu z przeróżnych dziedzin, dojdziecie do tego samego wniosku. Oni nie robią tego dla kasy. Oni mają misję, cel, coś większego od nich samych. I myślę, że to powinna być główna myśl tego rozdziału, ponieważ bardzo wiele osób ma mylne wrażenie na temat bogactwa. Człowiek prawdziwie bogaty to nie ten, który ma najwięcej pieniędzy na swoim koncie, a ten, który najlepiej realizuje to, do czego został stworzony. Warto zaznajomić się ze wszystkimi wiadomościami z tej części książki Tima Ferrisa. Wiele z tych osób od zera potrafiło dojść do niezwykłych rezultatów i stać się wielkimi w tym, co robią. W związku z tym grzechem i szczytem ignorancji byłoby nie skorzystać z rad osób, które odniosły już sukces. Ostatnią częścią książki Narzędzia Tytanów jest rozdział poświęcony mądrości. W tej moim zdaniem bardzo ważnej części znajdują się osoby o przeróżnych podejściach do życia. Mamy zawodowych żołnierzy, pisarzy, aktorów, komików, a nawet hakera komputerowego. Każdy z nich dzieli się w tej części swoimi spostrzeżeniami na temat życia, sposobów na walkę ze stresem, a przede wszystkim na budowę systemu wartości. Dochodzą do wniosku, że w dzisiejszych czasach wiele osób nie ma twardych fundamentów, na których by to mogło budować swoje życie. Tacy ludzie są jak chorągiewki na wietrze. Jak zawieje wiatr zmian, tak oni odwracają się od tego, w co wierzą i kim są. Jeżeli nie masz przekonań, czy też swojej filozofii życiowej, za którą dasz się pokroić, nie jesteś silnym człowiekiem i twoim życiem kierują inni. Bardzo wielu tytanów z działu mądrość jest inspiracją dla tysięcy osób. Właśnie dlatego, że mają swoje zasady i się ich trzymają. Wydaje się to proste, ale w dzisiejszym świecie posiadanie na przykład poglądów, które nie są akceptowane przez większość społeczeństwa, jest czymś coraz mniej spotykanym. Tytani z książki Timothy'ego Ferrisa różnią się więc znacząco od przeciętnego Kowalskiego. Książka Narzędzia Tytanów dostarczyła mi wielu fascynujących myśli i pomogła otworzyć się na nowe idee. Myślę, że ta pozycja jest obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy pragną się rozwijać i poprawić swoje życie na wszystkich płaszczyznach. Bo życie nie kończy się tylko i wyłącznie na pieniądzach, władzy
czy też sprawności fizycznej. Aby móc w pełni się nim cieszyć, musimy stać się tytanami na wielu różnych płaszczyznach i książka Tima Ferrisa na pewno nam w tym pomoże. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam wartości. Jeżeli chcielibyście nabyć książkę Narzędzia Tytanów, to pod tym wideo umieściłem link, gdzie możecie zdobyć tą pozycję w zacnej cenie. Jeżeli materiał Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, lajkowania i udostępniania tego wideo, a także do podsuwania nowych pomysłów na materiały na ten kanał. Pamiętajcie, ten kanał tworzony jest przede wszystkim dla Was, abyście skorzystali jak najbardziej z wiedzy, jaka się tutaj znajduje. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.